Dzień dobry, chce pan być w kulisach? Nie. A pan chce być w kulisach? A tak, bardzo chętnie. Proszę powiedzieć pierwsze słowo w nowym roku. Piast Gliwice. Jaki to będzie mecz? Piłkarski. Dzień dobry, proszę przywitać w nowym roku. Serdecznie witam wszystkich kibiców Piasta Gliwice na dzisiejszym meczu z Zagłębiem Lubin. To będzie naprawdę wydarzenie, które rozpocznie naszą wędrówkę w górę tabeli. Jedno pytanie, czapka jest z Kolumbii, tak? Nie, tak, z Kolumbii. Był pan w Kolumbii? Nie byłem w Kolumbii, to jest taka kanadyjska firma, która zapewnia odpowiednie okrycia na zimę. Pokaż tą kurtkę. Panie. Kolumbia. Ona jest z Kolumbii podobno. Ta kurtka? Tak. Nie, ale Piotr jest z Kolumbii. Ale z Kolumbii kurtka nie jest z Kolumbii, bo... Nie, kurtka jest zrobiona z Piotra. Ta firma jest kanadyjska i Ekstraklasa was dostarcza wam takie ubranka, tak? To był Grzegorz Szamoturski. Tak jest. Skąd pan go kojarzy? No to skąd? Z Legii. A widział pan, to był Puyol. Był. Prawdziwy podobny, Puyol. Podobny. To jest on. Nie jest on, bo to jest trener. Od nowy. Znowu wy? Znowu wy? Szukam trenera Puyola. Nie. Trener Puyol chyba w szatni był. Przed chwileczką trener Puyol był w szatni. Co już o naszym nowym Mixonie? A co tu nowego jest? Malowane? No wszystko, no. Czekaj, zagrajmy to jeszcze raz. A co to takie nowe wszystko dziś? Podoba ci się? Bardzo, czuję nowością. Bardzo efektowna jest, bardzo fajna. Tak? Tak. Podoba się? Tak, gdy dużo elementów złoty, to o czym świadczy? Daje pan lajka? Tak. Bardzo fajnie to wygląda i jest taki klimacik, że tak powiem. Bardzo tęskniliście, czy tak średnio? Za Piastem zawsze. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. Pamiętamy akcję w DKMS, pamiętamy Maxa i jak to się rozwinęło, powiedz? No rozwinęło się bardzo fajnie, bo znalazł się dawca i Maxu już jest po przeszczepie. Nawet już może właśnie przyjść dzisiaj na mecz i oglądać go z trybun. Będzie także na meczu dzisiaj? Będzie dzisiaj na meczu, także akcja jak widać bardzo udana. Trzymamy kciuki, żeby dalej wszystko dobrze przebiegało, leczenie i... No i miejmy nadzieję, że uczcimy to zwycięstwem. Cieszysz się, że wraca Ekstraklasa? No oczywiście, że tak, bo długo czekaliśmy, długo pracowaliśmy i jest czas już, żeby grać tutaj na Oksie, tęczyliśmy. Cześć, jak się masz? Dobrze. A ty? Bardzo dobrze. Gerard, jesteś 6 lat z nami, kupę czasu. No, kupę czasu, tak, ale zadowolony. No. Dużo przeżyć, takich pozytywnych, dużo negatywnych. Tak, bo nie jest łatwo, no. Ile za pomarańczową? 230. A biała? Biała 210, czytanie załatwimy. Po znajomości, po dobrej cenie? Na drugiej cenie, tak. Nazwisko jakie chcemy. Nawet Adaś Fudali może być. Jak grasz, ludzie patrzą na telewizję, wszystko wygląda dobrze, wszystko zawsze jest pozytywne, ale nie jest tak łatwo, no. Mamy wszyscy momenty dobre, momenty nie tak dobre, ale musimy iść do przodu, no. Życie nie jest prosta droga i nic, i trzeba pracować, trzeba walczyć i potem wyniki nie tylko na sport, w życiu, jak pracujesz i jak jesteś, mi się wydaje dobre, wyniki zawsze później albo nie tak później, potem wszystko wraca. Cześć. Cześć! Cześć! Guten Morgen! To pan go tak nauczył? Co ich nauczył? Po niemiecku pan go nauczył mówić? Czy w szkole tak się nauczył? No nie wiem, on do szkoły nie chodzi. Co słychać u was? Co ma słychać? Dobrze, czekaliśmy na Ekstraklasę, najlepszą ligę świata. Co słychać u ciebie? U mnie wszystko w porządku, życie się mija cudownie. Masz chłopaka? Mam! Chcesz go pozdrowić? Znaczy, no nie będzie tego pewnie oglądał, ale pozdrawiam. A dlaczego go tu nie ma? Bo jest za górnikiem. Nie, on się nie interesuje piłką nożną, się nie interesuje po prostu. Rozumiem. Znaczy, tata pewnie sprawi tak, że się zacznie interesować, ale... O. Pewnie tak, będzie i musiał. Jeszcze na dodatek będzie za Piastem. Będzie musiał. A ty? Co u ciebie słychać? Dobrze, nie. Tata pyta, czy masz dziewczynę. Nie. Nie masz jeszcze? No dobrze, dziewczyny nie są fajne wcale, nie?
Jak się czujecie tu w Gliwicach dzisiaj? Super, zobacz, słońce świeci. Ładna pogoda. Dokładnie. Zaraz to jest najważniejsze, słoneczko świeci. Czujemy dobry mecz przed sobą. Dobra. Kim pan jest, co pan tu robi? A przechodziłem, bo nie miałem co robić, dzisiaj zimno, to postanowiłem się schować. I jak jest? Jest ciepło. No proszę, proszę. Polska wygrywa z Kazachstanem. Myśli pan, że ten wynik się utrzyma? No, mam taką nadzieję. Przedstawcie składy, panowie? Tak. I jaki jest skład Zagłębia? Dwóch debiutantów przyszykowaliśmy dzisiaj na was. Dlaczego nie ma Saszy Żywca? Dlaczego nie ma Saszy Żywca? Drobny uraz go wypoczył z tego. Tuszyński dzieje w ataku z Parzyszkiem. Gramy dwoma. No to 3-0 do przodu. Puchar Polski jeszcze, myślę, że w tym roku, żeby być w podwójnej koronie, nie? No to o to walczmy. Co tu robicie dzisiaj? Jak zawsze przychodzimy kibicować, jako pierwsi. Dlaczego jako pierwsi? Dobra, wiemy, chodzi o koszulki, wiadomo. No, autografy zbieramy, chcemy się przywitać z naszymi zawodnikami, z naszymi mistrzami. Ekstraklasa wysłała dwójkę najbardziej zdolnych dziennikarzy. Tak, że nie powiedziałeś perspektywicznych. Perspektywicznych. Najmłodszych. Najmłodszych? Nie. Czy najmłodsi? Chyba nie. To musicie zawsze nosić sprzęt chyba, jak piłkarze. Wiesz co, ja już nie noszę sprzętu. Ale czujemy się tak. Ale presja jest ta sama jak pierwszego dnia w pracy. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Przypadek? Michał, słońce, wszystko jest. Wszystko czego chcę jest w Gliwicach. Wszystko masz dobrze. Tak. Czy tutaj? Okej? Okay. Ten szalik? Nie znam się, ale się tak. Zapięłam. Żeby wyglądać bardziej elegancko. Nawet. A kto cię ubiera? Gdzie się ubierasz? W sensie, kto dba o Prady. Witam rodzinę piastowską. A czemu pan się nie chce przyznać? Nie przyznaje się pan. Piast klub rodzinny. Tak jest. Niedziela dzisiaj z Piastem, tak? Tak. Dlaczego? No bo dziadek ogląda film właśnie Piast TV. Jak się dziadek nazywa? Marek. Pozdrawiamy dziadka Marka i wszystkich dziadków i babcie. Piast. Dzień babci, dzień dziadka przegapiliśmy. I waszą rodzinę. I wszystkich kibiców. Musisz spać na ziemię, dobra? Jeszcze nie sędzia. No już idę. Niebieski jest. Wierzę, że sprawiedliwie było, nie? Wychodzimy, panowie! Dawaj, panowie! Kto krzyknął głośniej, dawaj? No my, na pewno. Kto krzyknął głośniej, dawaj? Ja! Dlaczego? Bo kocham Piasta? Dziękuję, dziecko chciało. No, jest wybornie. Dlaczego? No bo idziemy na mecz, fajna atmosfera, Piast znowu wygra. Szczęść Boże, czy mamy dzisiaj w takim razie specjalne wsparcie, tak? Jak zawsze. Cześć dziewczyny! Po twoje nogi obydwie? I nic się nie boli, tak? Nie. No wszystkiego dobrego. Tak, dużo pokazów. No. Najlepszych układów. Tak. Życiowych. Tak, to tutaj jest Max, dla którego robiliśmy zbiórkę dla DKMS-u. Nie tylko dla niego, ale zbiórka była dedykowana dla niego. Pomagamy małemu Maxowi, ale nie tylko jemu, także setki innym ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy, którzy potrzebują przeszczepu. Wystarczy wpisać adres na stronie DKMS i przesyłają, wszystko jest darmowe, także bardzo proste. I Max już jest po przeszczepie i przyjechał teraz nas odwiedzić na mecz. Ale ekstra, a to mama Maxa, tak? Tak, cześć. Dzień dobry. Cześć Max. A kto się znalazł dawca? Dawca nie wiadomo, wiadomo, że jest polski, jest mężczyzną, ale dowiemy się za 2 lata, kto to taki. Czyli nie wiem, mógł być to ktoś z naszych kibiców. Mógł być. Dziękujemy za wizytę, ale cieszymy się bardzo. Jest zdrówka.
przepraszam, że przeszkodzę. Jaki wynik był tego meczu w hokeju? 3-2 dla Polski. Czyli wygraliśmy. Wygraliśmy. To teraz też wygramy. Teraz też wygramy. Kiedy grasz? Wiesz co, 17 do treningu, tak jak jest planowo. Trzymamy tutaj mocno kciuki. No, już nie mogę doczekać, tutaj zagrać. Vamos a hablar de esto también un poquito. Sí. Sobre, wywiad będzie po polsku, tak? Po polsku? No, 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 no. Po polsku? No, no, no. Po polsku mówi? Czy... Słucham? Po jakiemu wywiadu? Po hiszpańsku, pani dziennikarka, po hiszpańsku. A, no to a ostatnio po polsku się wypowiadał, na gali. A jak życie jest tak rady? Jeszcze 2 lata. No, gra mi się strasznie podoba. No, wszystko fajnie wygląda, wygrywamy. Kuba wrócił! To najważniejsze. Kuba wrócił. Dobra, jak tam idą wyniki? Patrzę, jaki jest przepaść się robi do spadkowej. Pawła Czerwińskiego. Bardzo dobry, kurczę, powiedzmy szczerze, podstawa naszej obrony. Nie ujmując innym, którzy grali sezon, ale jednak ta pewność daje też więcej drużynie, nie? No, ty, jak mają takiego, kurczę, kolegę w linii, nie? Wygraliśmy? Tutaj tak. Ile? 2-0. Jest! Gwiazd! Jest! Zadowoleni jesteście? Tak. Najbardziej z Czerwińskiego. Czerwiński powrócił po długiej kontuzji. Jak oceniacie jego występ? Piękny. Idealny. Pozdrawiam mamę i tatę. Wielki powrót wielkiego Czerwińskiego. Bramka. Bez pracy goli. No co, cieszę się, cieszę się. Kibice się cieszą, kibice Kuba się cieszą. Brawo, brawo! No co, tak jak mówiłem, trzeba było uczcić zwycięstwem. Przyjazd Maxa. Rozmawialiśmy z Maxem. Tak, rozmawialiśmy. Podwójne zwycięstwo na boisku i na trybunę. Bardzo się cieszę z tych 3 punktów, szczególnie dzisiaj. Jak się grało dzisiaj? Super, super. Ja sam powiem, że super się czułem na boisku, cieszyłem się naprawdę każdą chwilą i to jest najważniejsze. Wynik to odzwierciedla. Hiszpańskie flagi znowu. To do Badiego? Tak. Czerwiński, świetnie! Brawo, świetnie! Brawo! Brawo!
Hispania! 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 Będzie go ładna to. Dziękuję bardzo. Odpadnij zdjęcie. Jest Max, nasz najwierniejszy kibic. Przyniósł nam dzisiaj szczęście 2-0, także bardzo się cieszymy. Jemu chyba też się podobało, uśmiechnięty cały. Oby tak dalej, dziękujemy. Hejo.